Praca nad niebezpiecznymi i nieprzewidywalnymi anomaliami wymaga odpowiednich przygotowań. Wszystko, co paranormalne i nie z tego świata, potrzebuje porządnej ochrony, a dla spełnienia tego celu istnieje Fundacja SCP. Zabezpieczają, przechowują i chronią. Ale gdzie konkretnie? Fundacja posiada na świecie wiele placówek, poczynając od niewielkich, w których znajduje się zaledwie garstka personelu, a kończąc na ogromnych, liczących tysiące pracowników. Przedstawię Wam zaraz część listy bezpiecznych placówek Fundacji SCP znajdującej się na ich stronie. Lista ta jest jedynie poglądowa i służy autorom opowiadań i raportów SCP jako wzór tego, jak wyglądają placówki Fundacji. To, jak wielka jest Fundacja w rzeczywistości, zależy wyłącznie od autora. Niektórzy twierdzą, że Fundacja to co najwyżej 6 placówek i 1000 osób, a inni powiedzą, że jest przeogromna, z placówkami wszędzie i ma cały świat w garści. Tak więc na początku zaczniemy od rodzajów placówek, nazw sekcji i specjalistycznych przedrostków w tychże nazwach, czyli oznaczeń tego, jak bardzo są one tajne i co konkretnie się w nich znajduje. Rodzaje placówek. Ośrodek. Ośrodki są utajnione, co oznacza, że ich istnienie jest znane sferze publicznej, aczkolwiek zamaskowane są zwykle jako placówki rządowe bądź firmowe. Ośrodki mieszczą się zazwyczaj w pobliżu skupisk ludzkich, co ma potwierdzać ich oficjalne znaczenie. Strefa. Strefy są ściśle tajne, co oznacza, że strefa publiczna nie jest nawet świadoma ich istnienia. Strefy są zwykle budowane z dala od skupisk ludzkich i mogą znajdować się w nich wysoce niebezpieczne anomalie. Zdecydowana większość stref podlega skrajnym procedurom awaryjnym, np. instalowane są w nich ładunki jądrowe. Nazwy sekcji. Sektor. Sektory to ogólny podział placówki na sekcje przechowawcze, badawcze lub magazynowe. Szczegółowe wykorzystanie idei sektorów jest zależne od danej placówki i jej nominalnego celu oraz rozmiaru. Jednostka. Jednostki to niezależne sekcje placówek, w których przechowywane są anomalie. Jednostki mogą ulec samozamknięciu w razie uszkodzenia placówki lub innej katastrofy. Pracownicy wchodzące i wychodzące z jednostki zazwyczaj podlegają pełnej procedurze odkażania. Przedrostki. Przedrostki wykorzystuje się, by oznaczać specjalizację placówek bądź ich sekcji. Zazwyczaj mianuje się je wyłącznie podczas komunikacji wewnętrznej. Tak więc na przykład możemy mieć zbrojny ośrodek 15, a w nim sekcję biologiczną z jakąś osobną poddesygnacją numeryczną. Nie będę opisywał każdego przedrostka, jednak wymienię Wam wszystkie wypisane na fundacyjnej liście. Zbrojny, biologiczny, przechowawczy, wymiarowy, humanoidalny, chroniony, prowizoryczny, relikwiarny, badawczy, magazynowy. No dobrze, skoro wstęp i nazwy wprowadzające mamy ze sobą, możemy omówić konkretne placówki, zaczynając od naszych rodzimych, polskich. Po nich zaś przejdziemy do ośrodków i stref angielskich. Polskie ośrodki. Ośrodek przechowawczy 10. Ośrodek 10 to placówka przechowująca obiekty klasy bezpieczne oraz Euclid, wywierające wpływy memetyczne lub mentalne. Placówka ta funkcjonuje w Górach Świętokrzyskich. W ośrodku 10 znajduje się również Wydział Produkcyjny Fundacji SCP. Biologiczny ośrodek badawczy 14. Ośrodek 14 to placówka przechowująca i badająca obiekty biologiczne klasy bezpieczne oraz Euclid, znajdująca się w Gliwicach w województwie śląskim. W ośrodku 14 funkcjonuje ośrodek szkoleń podstawowych dla personelu naukowego polskiej filii Fundacji SCP. Ośrodek 30, najwyższa kwatera dowodzenia. Ośrodek 30 to polska placówka, która funkcjonuje głównie jako węzeł informacyjny i organ nadzorczy, który stanowi dowództwo polskiej filii Fundacji SCP. W ośrodku 30 do lat 80. XX wieku nie przechowywano żadnych anomalii ze względu na ówczesne wytyczne bezpieczeństwa operacyjnego. Obecnie w skrzydle magazynowym ośrodka 30 przechowywane są obiekty bezpieczne o znaczeniu historycznym lub kulturalnym dla Polski, aczkolwiek nie podlegają one badaniom w ośrodku 30, a wszelkie procedury testowe muszą odbywać się w innych uprawnionych do tego placówkach. Do ośrodka 30 w latach 90. przyłączono Polskie Biuro Mobilnych Formacji Operacyjnych. Lokalizacja ośrodka 30 jest objęta klauzulą ściśle tajne. Polskie strefy. Zbrojna strefa przechowawcza 5. Strefa 5 to placówka przeznaczona do przechowywania i badania obiektów klasy Keter. W placówce tej prowadzi się również przeszkolenie podstawowe dla większości polskich mobilnych formacji operacyjnych. Strefa 5 w czasie wojny istniała w pobliżu Świnoujścia, aczkolwiek została poddana likwidacji i przeniesieniu na peryferię Wrocławia. Do strefy 5 przydzielona jest Kompania Sił Reagowania polskiej filii Fundacji SCP. Chroniona strefa 63. Przeznaczona pod prowadzenie badań nad produkcją nowych amnestyków,
Chroniona strefa 63 jest swoistym obozem zagłady dla zużytej i nie nadającej się do pracy klasy D. Pracownicy klasy D służą tam jako króliki doświadczalne, niekoniecznie humanitarnych eksperymentów fundacji. Angielskie ośrodki. Chroniono ośrodek 01, kwatera głównego dowództwa. Ośrodek 01 jest bezpieczną strefą kopii zapasowych akt, głównie ogólnoświatowych placówek fundacji, jak i bezpieczną placówką spotkań dla członków Rady O5 i innego wysokostawianego personelu fundacji. Tak jak ze wszystkimi chronionymi placówkami, żadne anomalie i podobne byty nie mają prawa być w pobliżu ośrodka 01. Lokalizacja ośrodka 01 jest utajniona. Humanoidalny i przechowawczy ośrodek 063. Ośrodek 063 jest przechowawczą placówką aktualnie zlokalizowaną w Lotaryngii, regionie Francji. Uprzednio była zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, ośrodek 06 i Niemczech, ośrodek 062. Została przeniesiona obecnie do tego miejsca po zamknięciu i zdemolowaniu wyżej wymienionych, poprzednich placówek. Ośrodek 063 zatrudnia międzynarodowy personel i mieści liczne, mało zagrażające obiekty humanoidalne i ludzkie, dawniej szczególnie odciętych od fundacyjnego personelu. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce to SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702. Ośrodek 15. Ośrodek 15 jest fundacyjną placówką zlokalizowaną na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, specjalizującą się w przechowywaniu i badaniu elektryki, elektroniki oraz nauką nad anomaliami bazującymi na komputerach. Podstawowe magazyny i skrzydła przechowawcze ośrodka 15 są elektromagnetycznie izolowane, by powstrzymać każdą interakcję elektronicznych anomalii na zewnątrz świata. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce to SCP-079, SCP-719, SCP-896. Ośrodek 17. Ośrodek 17 jest znaną fundacyjną placówką, głównie skupioną na przechowywaniu i nauczaniu o obiektach humanoidalnych, niskiego stopnia ryzyka. W związku z tym, Ośrodek 17 posiada dużą liczbę profesjonalistów medycznych i psychiatrycznych. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce to SCP-073, SCP-105, SCP-343. Ośrodek 19. Ośrodek 19 jest aktualnie największą działającą fundacyjną placówką, zabezpieczającą setki anomalii klasy bezpieczne oraz Euclid. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce to SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931. Ośrodek 23. Ośrodek 23 mieści szereg metamorficznych lub przekształcających się obiektów i stworzeń biologicznych. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce SCP-038, SCP-113. Ośrodek 36. Uprzednio prowizoryczny ośrodek 36 jest zlokalizowany w Indiach i służy zarówno jako regionalny przechowawczy ośrodek, jak i placówka wsparcia dla personelu polowego w terenie. Obiekty m.in. przechowywane w placówce to SCP-089, SCP-1135. Wymiarowy ośrodek 62. Uprzednio prowizoryczny ośrodek 62 został pierwotnie zbudowany dookoła SCP-004. Ta placówka została z czasem rozbudowana w celu umieszczenia w niej innych obiektów, m.in. SCP-579. Badawczy, religijny i przechowawczy ośrodek 76. Ośrodek 76 jest głównym przechowawczym ośrodkiem zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych i mieści dużą liczbę obiektów anomalnych uznanych za wytworzone przez człowieka. Obiekty m.in. przechowywane w placówce to SCP-140, SCP-720, SCP-1055, SCP-1883. Magazynowy ośrodek 77. Jeden z największych fundacyjnych magazynów, ośrodek 77, został oficjalnie wybudowany w 1924 roku we Włoszech i służył europejskiemu nadzorowi placówek do lutego 1941 roku, kiedy został uszkodzony przez alianckie bombardowanie, później doszczętnie zniszczony przez przełamanie zabezpieczeń. Obiekty przechowywane w tym ośrodku zostały tymczasowo przeniesione do innych ośrodków, aż ośrodek 77 nie został podobnie zbudowany w 1954 roku. Obiekty obecnie przechowywane w placówce to SCP-1591, SCP-1837, SCP-1976. Angielskie strefy. Zbrojna, religijna i przechowawcza strefa 02. Strefa 02 jest odosobnioną placówką, której pierwszorzędnym celem jest przechowywanie skrajnie niebezpiecznych, wrogich lub w inny sposób groźnych anomalii, łącznie z obiektami klasy Keter.
W dodatku do ochrony w liczbie batalionu, Strefa 02 jest wyposażona w liczne zabezpieczenia nuklearne jako ostatnia opcja w wypadku katastroficznego przełamania zabezpieczeń. Obiekty m.in. przechowywane w placówce to SCP-122 i SCP-743. Biologiczna i badawcza Strefa 12. Strefa 12 jest przechowawczą oraz badawczą placówką zlokalizowaną na niewielkiej federalnej wyspie w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Strefa 12 przechowuje zarówno żyjące próbki anomalnych, biologicznych obiektów, jak i próbki zagrożeń biologicznych lub w inny sposób niebezpiecznych biologicznie anomalii do badań. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce to SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811 i SCP-939. Zbrojna, biologiczna i przechowawcza Strefa 14. Strefa 14 jest wyspecjalizowaną placówką przechowawczą zlokalizowaną w Rubinowych Górach, Nevada, Stany Zjednoczone. Strefa 14 głównie jest wykorzystywana do przechowywania wieloskalowych, wrogo nastawionych obiektów anomalnych i znajduje się w niej obsadzony w liczbie regimentu, wydział ochronny oraz ciężkie bronie, opancerzone pojazdy i wsparcie powietrzne. Obiekty m.in. przechowywane w placówce to SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939 i SCP-940. Strefa 179. Uprzednio prowizoryczna przechowawcza Strefa 179 to placówka zlokalizowana w Pensylwanii, Stany Zjednoczone. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce to SCP-1050, SCP-1179. I to by było na tyle. Po więcej opisów placówek polecam zajrzeć do pełnej listy ośrodków i stref na stronie fundacji, ale wydaje mi się, że te, które przedstawiłem w dzisiejszym filmie, wystarczą do poglądowego rozumienia, jak wyglądają i czym się zajmują poszczególne ośrodki. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji i oceniania filmu, jeśli jesteś tutaj nowy i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie o uniwersum Fundacji SCP.